Witam Was z tej strony, Adrian Bosny. I tak jak obiecałem, dzisiaj startujemy z unboxingami. Na początek bierzemy boksa z Euro 2012. Ja już sobie go otworzyłem. No i co? Miałem otworzyć te wszystkie saszetki w jednym filmiku, ale jednak filmik ten by trwał około 30 minut, także postanowiłem podzielić to na tak, że będę otwierał w każdym filmiku po 10 saszetek, także będzie 5 filmików i potem zrobię jeszcze podsumowanie tego, co udało mi się trafić. No to co? Pierwsza saszetka, no i co? Zobaczymy, co my tu mamy. Na początek wyskakuje nam Gekas, ale bazóweczki to wszyscy raczej mają, a jak ktoś nie ma, to zapraszam do mnie. Tu mamy Pawła Broszka. To bazóweczki wam oczywiście no załatwię. Szewczenko, Busquets i mamy kartę pierwszą Star Player. Jest to Rosicki z Czech. Dobra, kolejna saszetka przed nami. Zobaczymy, co my tu ciekawego mamy. Samaras. Casillas. O, widzę, coś się świeci już. Coś się świeci ciekawego, także będzie już ciekawie. O, proszę. Fans favorite Kloze. Także super. Kloze nam się trafił. Fajnie. Fajna sprawa. Ja oczywiście poluję na top mastery i mastery, a więc najlepsze karty, jakie były do zdobycia w tej edycji. I zobaczymy, co mi się uda trafić. Mała Fieje, Wijnaldum oraz Star Player Zlatan i Bracadabra. Także całkiem fajnie na razie to idzie. Kolejna saszetka, czwarta już. Maluda, Postiga, Ramos, Rolando, Portugal. Dobrze. Bendtner oraz Rising Star Adil Rami. Pamiętam, że ta karta trafiała mi się dosyć często. No, zobaczymy, czy uda mi się trafić jakiegoś Top Mastera. Zobaczymy. O, ja już wiem, co to będzie. Tym razem mamy tu Mierzejewskiego, Kwista, Remiego. Trochę powywracane te karteczki, Fachi i mamy tu golstopera Wojtka Szczęsnego. No całkiem fajna karteczka, ale moja powtóreczka, także jakby ktoś nie miał, to zapraszam. A jeżeli chodzi o te, no, top mastery, no to proszę spojrzeć. Nie łapię dosyć ostrości. O, jest. Do zdobycia jest 5 top masterów. 1 na 60 paczuszek. Tak to wygląda. 1 na 60. W takim boksiku jest oczywiście saszetek 50, także nie mamy gwarancji, że zdobędziemy Top Mastera, ale są duże szanse. No ja jeszcze boksa z Euro nie otwierałem i nie wiem, co mi się trafi. Choć liczę na jakieś fajne karteczki. Word, no
Poprzewracane trochę są, ale mamy tu kartę Star Player Daniel De Rossi, Włoch, Italia. No, pamiętam na Euro 2012 to Włosi zdobyli srebro, także super. No, ale już w Brazylii, no to cienizna, cienizna. Kolejnego Włocha mamy, Italiana, jak to niektórzy wołają, Montolivo, Pogrebniak, Szymunic, Akinfiev, João Pereira oraz mamy kartę Star Player, Jurij Żirkow, Rosja. No już Star Playerów mamy czterech, także tak to wygląda. No Star Playerów to chyba mam komplet, chociaż, ale raczej mam komplet Star Playerów. Pamiętam, że jakiegoś Rizinka mi brakowało, teraz nie jestem w stanie powiedzieć, kto to. Chciałbym to sprawdzić, o coś się świeci z tyłu. Klose mieliśmy między innymi Rolando. Szołkowski, jest! Fans favorit. Charles Puyol. No, wspaniała karta, świetnie się świeci i tej karteczki na pewno nie miałem, także co, się cieszę niezmiernie z tego powodu. Ile żeśmy już otworzyli? 8. No to jeszcze ze dwie otworzymy. No i może jakiś master spadnie, albo top master. O, nie tym razem. Ashley Cole, który teraz odszedł do Romy. Karim Benzema, Francja. Matri. Veloso. Gusiew. Oraz Rising Star Ivan Rakitic. Rakitic, czyli nowy piłkarz FC Barcelony. Był zawodnik Sewilli. No teraz do Sewilli idzie Krychowiak. Krychowiak, nasz rodak ze Francji. No i tak by to wyglądało. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ostatnia saszetka w tym odcinku. No i czy jest coś ciekawego? Nie, chyba nie. Kiwo Walcott. Nigel de Jong. Holandia. Ludo Braniak. Z Polski. Fedecki. Kierżakow. Oraz star player Andriy Arshavin. Czyli tak by to wyglądało. 10 saszetek otwarte. Ja Was już zapraszam na kolejną część. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.